Cześć, dzień dobry, hello, buongiorno, bonjour, jono podkiwano. Andrzej Stabelski, Słupsk, Wileńska 39, pierwsze piętro, Centrum Handlowe Manhattan. Witam Was i zapraszam Was do następnego spotkania z czarnym krążkiem, stare ale jare, tak to można powiedzieć, golden, older and golden, nie, older but golden, tak to chyba było. Dobrze, takie singielki w Polsce wychodziły też, stare ale złote. No dobrze, zaczynamy. Zaczynamy od czego? Od tego pana, który był wokalistą, może i nawet na klawisza grał. Nie wiem, nie powiem wam, ale był wokalistą w grupie Kajagoogoo. Nie mam Kajagoogoo, mam jego solowy album i to chyba nawet pierwszy, Don't Suppose, gdzie znajdują się takie kawałeczki, a jakie? Powiem wam, jak zmienię okulary. Uwaga. Czary mary, zmieniam okulary. O, nawet się rymuje. Słuchajcie, naprawdę, to z głowy przyszło. Głupie. Okej. Okay. Never ending story, only for love, too much trouble. Takie kawałeczki się znajdują na tym albumie. Czyli podejrzewam, że wyszły 3 single właśnie z tymi utworami i one zdobyły wielką popularność i do tego ta płyta się fantastycznie sprzedawała. Nie wiem, dlaczego ktoś chciał się jej pozbyć, a nie wiem, dlaczego ja się teraz pozbywam. Może jej nie sprzedam jednak. No ale z czegoś trzeba żyć, muszę sprzedać. Okej, okay. Free Time. Free Time Spyro Gyra. Pani Aneka. Aneka miała taką piosenkę Little Lady, kompletnie nie kojarzę, ale miała taką pioseneczkę Japanese Boy. To dwa przeboje z tego albumu. Także mówię, Japanese Boy. Początek lat 80., końcówka lat 70., ja bym stawiał na 78-9 rok. Tu pisze płyta z 81 roku. No dobrze, także Japanese Boy. Fantastyczny przebój był i tam jeszcze było Funky Town. Pamiętam, na tej samej dyskotece to było grane. Lipstick ENC, Funky Town, Janeka, Japanese Boy, Electric Light Orchestra z Discovery, to były dyskoteki. Taśmy magnetofonowej, fantastyczne. Fantastyczne wspomnienia też. Okej, okay. Eros Ramazzotti. Incerti momenti, Eros Ramazzotti, 87 rok, wytwórnia DDD. Okej, teraz coś o miłości. O miłości na sprzedaż. I grupa Boniem, to pisze, że plakat kolorowy zawiera, tak dalej. Może kiedyś faktycznie zawierał ten album, ale teraz nie zawiera. A tu mamy m.in. My Baker, La Forsay, Belfast. Co tam jeszcze takiego mówię? A woman can do still I'm sad. Wolny kawałeczek faktycznie, smutny. Have you ever seen the rain? Fogerty skomponował, a to jest chyba Amerykanina, jak się nazywa, i zapomniałem, no dobrze. To było na tyle. Słowa nie przychodzą łatwo, zwłaszcza słowa miłości. Nie mówimy o takiej miłości na sprzedaż, tylko takiej miłości człowieka, mężczyzny do kobiety, kobiety do mężczyzny. No i ten pan, którego płyta tutaj leży, też miał problem ze słowami i postanowił zagrać, znaczy po prostu te swoje uczucia wyrazić w piosence. Words, F.R. David i Words, i o gościu, który śpiewa, że słowa mu nie przychodzą łatwo i łatwiej mu skomponować, on napisał tą właśnie prostą pioseneczkę, żeby przekazać mu swoją miłość dla tej dziewczyny. Mam nadzieję, że dla dziewczyny, nie? Adriano Celentano, Deus. Proszę bardzo, uwielbiam Celentano. Klasyka, normalnie klasyka popu. Klasyka popu, Adrian Gurwit, klasyk. Piękny, fantastyczny klasyk. Posłuchajcie, nie płaczcie przy tej piosence. Okej, okay, a tu mam zespół Born to Win. Wydał taki album ten zespół. A zespół się nazywa, tak jak z tyłu mam tam żółte płyty, Goombay Dance Band, Sun on Jamaica, w Polsce Słońce Jamajki, Sun of Jamaica, w Anglii Seven Tears, 7 łez. A tutaj tak patrzę, ani Seven Tears, ani Sun of Jamaica, Born to Win album i nie ma tych dwóch przebojów. Poza tym myślę, że jakieś jeszcze znajdą przeboje, chociażby Caribbean Dreams, Carry the Load, Golden Veil, Born to Win, Jericho. Okej, okay. Tony Basil, Word of Mouth, słowa w ustach. The Records, The Video, nie wiem o co chodzi,
The Record The Video, tu mamy tytuł, to i tu mamy pioseneczkę taką, Piki. Fantastyczny kawałeczek na dyskoteki. Dużo takiej dyskoteki dzisiaj. Dyskoteki dużo dzisiaj. Piosenka totalnie nieznana, jak byłem w Polsce, jak wyjeżdżałem, nie znałem jej, ale w Anglii to w radiu bardzo często grają. Mam parę singli. Co najmniej jednego singla, to znaczy się mam. Także jak coś, to nawet 7 cali też mam. Okej, okay. Ray Parkin Jr. and the Radio. Radio. Pamiętacie? Go Buster. To właśnie on śpiewał. Ray Parker Jr. A tu mamy A Woman Needs Love. Kobieta potrzebuje miłości, czyli funky soul możemy się spodziewać. Tu możemy rock, pop, funk się też spodziewać. Tina Turner, Private Dancer. Dancer for Money. Prywatny tancerz, tancerz za pieniądze. Oprócz tego, co możemy mieć jeszcze tutaj? Help, 1984, tak jak... jak co? Jak 1984. Jak ci ludzie, co się w tym roku urodzili. Aha, płyta została w 1984 wydana, to dlatego to 1984. Okej, okay. Chrissy'a, On The Beach. Była już ta płytka, ale już cieszy się zapewne jakiś klient, już na pewno już odsłuchał, już na półce u niego leży, a to jest następny egzemplarz Chrissy'a, Ray On The Beach. Teraz pierwszy album chyba, bo taki młody to musi być pierwszy album. Richard Marx. Richard Marx i jego album pod tytułem Richard Marx z roku pańskiego 1987. Dobrze? Dobrze. Z 1987 roku Richard Marx, a tu z 2 lata później już starszy się zrobił. Trafiłem 2 lata później, 89. Nie wiem jak tam, nie znam tego albumu, czy tam są jakieś przeboje, co nie, ale tu mamy chociażby 2 przeboje, co najmniej 2. Angelina i Right Here Waiting. To takie przeboje naprawdę fantastyczne. Chyba większych przebojów nie miał. Ten zespół miał dużo fajnych przebojów. Grupa nazywa się Smokey, Bright Lights and Back Alleys. I mam jeszcze raz album grupy Smokey, z tym, że Solid Ground. Solid Ground. Nigdy nie miałem tej płytki, pierwszy raz z nią się spotykam. 81 rok, w dalszym ciągu z Chrisem Normanem jeszcze zespół. A niebawem będzie też Smokey, tylko chyba pierwszy album, także Smokey inaczej pisane. Z literą Y na końcu. Y, litera Y, letter on the end. Okej. Okay. Życie jest życiem, ta grupa Opus śpiewa, Life is Life. Na tym koncercie zaśpiewał Focus swój największy przebój, Life is Life. Nie wiem jak tam dalej idzie, tak naprawdę to nie słuchałem jeszcze tej płyty, ale będzie okazja przede mną. Okładka byłaby w fantastycznym stanie, gdyby nie to, że ktoś oderwał cenę i zniszczył w ten sposób okładkę. No tutaj chyba nie ma kawałka, którego bym nie znał. Leonard Cohen. Boli mnie, naprawdę mnie boli, bo tak, kolega był w loży w O2 Arena na koncercie Cohena, w ogóle nie znał klienta, poszedł, bo po prostu facet, u którego pracował, miał wykupioną lożę za grube pieniądze na cały rok, no i go zaprosił. Nagrał on sobie telefonikiem jakimś śmiesznym, chyba z 2 pioseneczki. Ja, fan Cohena, nie byłem na tym koncercie, nikt mnie nie zaprosił. Już nie mówię o loży, nawet stać gdzieś tam w ostatnim rzędzie siedzieć, czy stać gdzieś na samym końcu. Z chęcią bym poszedł. Niestety, już nie pójdę. Nie pójdę. Nie ma Cohena wśród nas, ale za to jest jego płyta i piosenki jego. Piosenki Leonarda Cohena. A tu między innymi Suzanne. Między innymi Sister of Mercy, Winter Lady, Hey, That's No Way to Say Goodbye, So Long Marianne. Puh, aż ciarki przeszły. Okej, okay, Magna Carta. Magna Carta Live, folk, muzyka folkowa. To McConville, Lee Abbott, Robin Keen, Tom Hoy, Chris Simpson, tacy artyści w zespole. To chyba niemiecki rock, Triumvirat, ale czy niemiecki rock, czy coś innego, możecie sprawdzić za stronie www.popmaster.pl, bo te płyty są wystawione a la carte. Triumvirat a la carte. A zespół na pewno niemiecki, bo chociażby na klawiszach gra Jürgen Fritz. Musi być niemiecki. Koniecznie, na pewno. To mały problem, słuchajcie, byłem w tej Holandii, sami zresztą zobaczcie.
150. Stówka, nieźle. Mnóstwo ludzi, jeden drugiemu na plecach leżał, żeby jakieś tam płyty wyszarpać, no i wyszarpałem dużo płyt, a tu mam taką wpadkę małą, kokrobin. Ta płyta była już w filmie, tylko z naklejką, bo ona została sprzedana. To jest drugi egzemplarz, kokrobin, album, pierwszy album, kokrobin, wkładka, a w środku, a co w środku? Kokrobin, ale numer. Tylko, że After Here Through Midland. Tak. Całkiem inny album grupy Kokrobin. No niestety, no tak się zdarza. No płyta wystawiona, pomimo tego, że płyta jest mintowa, pomimo tego, że ma wielki przebój around, just around the corner. Tuż za rogiem. Wielki przebój zespołu. Jest w bardzo dobrej, taniej cenie. Okej, okay, no zdarza się, przykro. Okej, okay, Made in Italy, Top Italian Parade, Non-Stop Disco Dance i proszę ja was, Finzi Contini, Ken Laszlo, Max Anderson, Topo and Robbie, Congo Band, Casso, Piano Fantasia, Mike Rogers, Eros Ramazzotti, Santa Rosa, takie mniej więcej, tacy mniej więcej wykonawcy i na koniec, dokąd idziesz? Nie, dokąd idziesz, to Quo Vadis. Vaya con Dios? Och, zapomniałem, chyba też. To znaczy, okej, okay. Vaya con Dios, Night Owls. Jeden z albumów. 90 rok, a tu mamy Nenane, mamy Sally, mamy What's a Woman, Night Owls oczywiście. Mnóstwo fantastycznych kawałeczków, styl popowo, jazzowo, rockowy. Podoba mi się ta muzyczka, zresztą mam w swoich zbiorach Vaya con Dios płytkę z takim tym logo tutaj, także mam płytę z całkiem inną okładką niż inni mają, plus jeszcze leaflet, czyli ulotka, która informuje, że taki taki zespół z Belgii w takim składzie gra taką muzykę i tak dalej, i tak dalej. Płyta była przeznaczona do stacji radiowych, telewizyjnych, bo też były wysyłane. No i mam taką płytkę, której nikt nie ma. Dobrze, to na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Do następnego spotkania, które już chyba za dwa dni, albo i wcześniej. Na razie, cześć wam.